w Bielsku Białej mówią nie ogromnemu zalewowi reklam. Bielscy radni przyjęli tak zwaną uchwałę reklamową. Ta ma uporządkować sposób umieszczania różnych nośników reklamowych na terenie miasta. Zmienić ma się dużo, bo urzędnicy szacują, że obecnie aż 40% reklam w mieście jest ustawionych nielegalnie. Nie będzie wszystko zapchane tymi brzydkimi często i zasłaniającymi ładne zabytki reklamami. A dużo jest takich miejsc w Bielsku, gdzie te reklamy przeszkadzają? Myślę, że tak, ale chyba już troszeczkę mniej jest ostatnio. Także jest nadzieja, że będzie lepiej. Jak najbardziej powinny być, bo rzeczywiście tego za dużo. Nie, ale samochodem jeździ, to nie można przejechać na skrzyżowaniu, gdzieś nie widać, czy coś wjeździe z drugiej strony, czy nie. Wie pan co, jak chodzę przez miasto, to wszędzie są reklamy, na każdym budynku. Jak to nie przeszkadza kierowcom, jak najbardziej. Natomiast no, miło jest czasem popatrzeć, gdzie co jest. Nie każdy się orientuje. Bielszczanie wiedzą, no ale ktoś obcy przyjeżdża. Zmiany nie nastąpią jednak szybko, bo najpierw uchwała musi się znaleźć w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a później właściciele reklam będą mieli od 2 do 5 lat na dostosowanie się do zmian. Już niedługo w Bielsku Białej będzie tak, że tak de facto można powiedzieć generalnie znikną te reklamy, czy to banery, czy to reklamy w formie pewnych billboardów ustawianych wzdłuż ulic i to tych zarówno z centrum miast, jak i z tych tras obwodowych, o których mówiłem. Różne elementy takie, które no na przykład dzisiaj dominują na przykład nad budowlami, również zostaną zlikwidowane. W zasadzie pozostanie tylko taka reklama gdzieś tam na niewielkich szyldach, na ścianach budynków, w oknach i to też w bardzo ograniczonym zakresie. Podobne uchwały w regionie podjęli już radni m.in. w Tarnowskich Górach, Bytomiu czy Sosnowcu.